Witajcie agenci, z tej strony Spichlis. W tym odcinku nieco o bidzie pod tanka supportera. O tanka, który jest oparty przede wszystkim o zestaw prawdziwego patrioty. Zestaw ten jako atrybut kluczowy posiada pancerz, więc rzecz, która tutaj dla tanka dosyć istotna, może nie tak bardzo jak tarcza, bo to przede wszystkim tą tarczą zatrzymujemy wszelkie obrażenia, ale całkiem miło, że ten pancerz się tutaj pojawia, pozwala nam przetrwać w razie ostrzału gdzieś z miejsc, w których tarcza nas nie chroni, gdzieś za plecami, po bokach i tak dalej. Dodatkowo tutaj właśnie działa, sprawdza się bardzo dobrze jako tutaj wsparcie drużyny, ponieważ daje całkiem fajne, przyjemne efekty na przeciwnikach. Te efekty nakładamy trafiając przeciwnika, co 2 sekundy zmienia się kolor tych nakładanych efektów, znaczy się nie zmienia się kolor tego nałożonego, tylko to, co my mamy, się zmienia, jak jest taka ikonka, zresztą potem w trakcie walki zobaczycie, jest taka ikonka i ona zmienia kolor, kolejno czerwony, biały, niebieski, potem wraca do czerwonego, znowu biały, niebieski, to się zmienia co 2 sekundy. Jeżeli w tym czasie trafimy, na przykład tutaj ta ikonka jest czerwona, trafimy przeciwnika, jak wkładamy efekt czerwony, jak jest biała, to biały, niebieska, to niebieski. Jeżeli to oczywiście trafimy wszystkimi jednego przeciwnika tymi efektami, to on ma te wszystkie efekty nałożone na siebie. Na przeciwników możemy te efekty nakładać bez ograniczeń, to znaczy nie jest ograniczone tylko do jednego przeciwnika, tylko możemy wszystkich, których trafimy, nałożyć i na wszystkich nałożyć wszystkie 3 efekty, więc naprawdę świetny tutaj bonus dla całej drużyny, bo cała drużyna korzysta z tych efektów. I tak, czerwony zwiększa nam obrażenia przyjmowane przez przeciwnika o 8%, ponieważ mam plecak akurat, dodatkowo jeszcze, to tutaj te efekty są powiększane. Premia patriotyczna zwiększa skuteczność efektów czerwonego, białego, niebieskiego odpowiednio do 12, 8 i 12%. Nałożenie tutaj tego czerwonego zwiększa obrażenia przyjmowane przez przeciwnika nie o 8, ale o 12%. Biały, trafienia przeciwnika przywracają co sekundę 5% wartości pancerza twojego i tutaj twoich sojuszników, no tak nie do końca. Coś tam nie gra na chwilę obecną z tym przywracaniem wartości pancerza sojuszników. Mam nadzieję, że to naprawią. 8% oczywiście. Niebieski zmniejsza obrażenia zadawane przez przeciwnika o 12% z plecakiem. I to są naprawdę, naprawdę przyjemne i fajne premie, dlatego że zwiększenie tutaj obrażeń przyjmowanych przez przeciwnika z automatu powoduje, że oni szybciej padają, więc mogą mniej strzelać, więc zadają nam mniej obrażeń, mniej musimy się martwić o to, żeby nam tarcza nie pękła. Natomiast niebieski powoduje, że oni zadają ogólnie nam mniej obrażeń, więc tutaj znowu wydłuża nam tutaj czas życia tej tarczy, która powinna być cały czas aktywna. Ona nie może pęknąć, jeżeli pęknie, no to zaczynają się problemy. Musimy wiać, jesteśmy zagrożeni my i członkowie tutaj naszej drużyny, których staramy się chronić. Jeżeli chodzi o tutaj ogólnie o te elementy, to mam ich komplety tego wyposażenia, czy raczej części tego wyposażenia, tego kompletu. To maska, plecak, rękawice i nakolanniki. Jeżeli chodzi o klatę, zostawiłem sobie tutaj system opatrzenia Tardigrade. Dlaczego? No dlatego, że jeden z jego bonusów to jest talent ablacyjny na płytki. Ilekroć pancerz twój lub twojego sojusznika ulegnie zniszczeniu, otrzymujesz 80% do wartości swojego pancerza oraz premium do pancerza na 10 sekund. Po prostu za każdym razem, gdy komuś pancerz spadnie do zera, to zamiast dostawać od razu w życie i ginąć, bo tak to przeważnie się kończy, dostaje na 10 sekund premiowy pancerz. Te 10 sekund to jest czas na to, żeby się schować, wyleczyć i wrócić do walki. W normalnych okolicznościach po prostu bez pancerza byśmy szybciutko zginęli. Tutaj dostajemy ten pancerz, jest szansa na to, że uciekniemy, że wyrwiemy się szponą śmierci i no, będziemy mogli kontynuować ostrzał bez utraty tego DPS-u, bez utraty czasu, cennego czasu, który możemy właśnie poświęcić na to, aby tego przeciwnika eliminować. Jeżeli chodzi o kaburę, to tutaj wybrałem nazwaną kaburę kuźnię. Dlaczego? Dlatego, że posiada atrybut dodający 10% do wytrzymałości tarczy. Dodatkowo tutaj atrybut kluczowy zamieniłem na pancerz. Niestety, no,
tego tutaj mam obrażenia od umiejętności, nie są do niczego mi potrzebne. Jeżeli znajdę jakąś ciekawszą kuźnię, to z pewnością to zamienię. Dodatkowo podnosiłem tutaj naprawy o 15%. Czasami też może się to przydać. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyposażenie. Broń nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o tą podstawową. Dlaczego? Dlatego, że raczej niekoniecznie będziemy jej używać. Ewentualnie co mogę zaproponować, to jakąś bardzo szybkostrzelną broń, która będzie szybciutko w dużej grupie przeciwników nakładać debuffa, zanim wyjmiemy tarczę. Niestety jest to czasami niebezpieczne, dlatego że jeżeli nie zdążymy na czas wyjąć tarczy, albo nie daj Boże, nie wiem, no snajper nas w tym momencie sieknie, możemy się złożyć, no wtedy nie zapewnimy żadnej ochrony swojej drużynie. Tak jak mówię, no tutaj jest to bez większego jakiegoś tam znaczenia, jaka broń, dlatego że w momencie, w którym wyjmiemy tarczę, przełączamy się na broń boczną i ta broń już ma znaczenie. Zwykłymi pistoletami niewiele zrobimy tak naprawdę. Oczywiście w końcu położymy tego przeciwnika, no nie da się ukryć, że poświęcając ogromną ilość czasu zabijemy każdego, nawet jakiegoś grubasa, czy nazwaną jakąś elitę, w końcu padnie, ale to nie o to chodzi. Tutaj proponuję pistolet wolność. Na pewno zauważycie, że jest dopiero na 30 poziomie. Nie wydropiłem jeszcze tego z 40, ale to nie chodzi o jego obrażenia. Chodzi o jego talent, który działa niezależnie, czy macie go z 30 czy z 40 poziomu. Wolność albo śmierć. Każde trafienie zwiększa akumulację do maksymalnej wartości 30 stopni. Inaczej mówiąc, za każdym razem, jeżeli trafimy przeciwnika, pod warunkiem, że oczywiście nie trafimy go w głowę, znaczy możemy, ale to na razie nie jest nam potrzebne. Za każdym razem, jak trafimy przeciwnika w ciało, to dostajemy punkt kumulacji. Tej kumulacji możemy mieć maksymalnie 30. I teraz tak, jak już mamy te 30, w ogóle jak mamy jakąkolwiek tak naprawdę, i trafimy przeciwnika w tym momencie w głowę, to pochłania nam tą kumulację, ona spada do zera, ale za każdy ten punkt przywraca 3% wytrzymałości naszej tarczy na każdy stopień. Czyli przy maksymalnej kumulacji 30 naprawia nam 90% tarczy. Czyli ciach, mamy całą. Warto sobie zachowywać tą kumulację na krytyczne momenty, w których po prostu ta tarcza nam mocno spadnie. Wtedy jedno trafienie przeciwnika w głowę natychmiast nam przywraca i oczywiście w tym momencie zaczynamy strzelać szybciutko dalej do kolejnych przeciwników, nakładając im statusy z tutaj Patriota, plus nabijając sobie kolejne tutaj punkty kumulacji, żeby potem ponownie można to wykorzystać. Umiejętności. O, zdecydowanie przede wszystkim najważniejszą umiejętnością jest tutaj tarcza Bastion. Tarcza Bastion, która jest podstawową tarczą dla tanka. Można co prawda ewentualnie pokusić się używanie krzyżowiec, ale ona jest w momencie na przykład, nie wiem, no chcemy takiego zrobić sobie troszeczkę DPS-a, troszeczkę tanka, ale moim zdaniem to się nie do końca sprawdza. I jako typowego tanka to tylko Bastion na chwilę obecną. Tutaj tego krzyżowca to można, mówię, taki troszkę tank, trochę DPS, ale wydaje mi się, że w obecnym systemie gry to się po prostu tak normalnie nie sprawdza, oprócz jednego takiego buildu, gdzie używamy tej tarczy jako taki dodatkowy bufor do zdrowia. Może ja ten build gdzieś tam jeszcze kiedyś też przy okazji omówię. No, powiedzmy, że można tego gdzieś tam użyć, ale nie przy typowym tanku. Przy typowym tanku jest to Bastion i z niego korzystamy. Dzięki bonusowi tutaj z kabury mam aż 14 milionów zdrowia tutaj na tarczy. Jeżeli chodzi o to, co tutaj używamy, no to przede wszystkim staramy się wytrzymałość tej tarczy podnieść, regenerację, czy to w kaburze, czy aktywną. Im więcej, tym lepiej, tym tutaj te wartości oczywiście staramy się uzyskać jak największe, żeby ta tarcza jak najlepiej się regenerowała, dlatego że same jej zdrowie nie wystarczy do tego, żeby przeżyć, potrzebna jest regeneracja. I tutaj z pomocą przychodzi nam technik. Bo pewnie się zastanawialiście, dlaczego ja mam tutaj technika jako specjalizację. Otóż technik posiada specjalny rodzaj ula. Fachowiec
I pomijając to, co on tam mógłby nam dawać na jakichś tam większych poziomach, że ma jakieś tam wartości premii dla drużyny i tak dalej, to jego najciekawszą cechą w przypadku tutaj tanka jest naprawa umiejętności. Tarcza jest umiejętnością i on nam potrafi tą tarczę naprawiać. Dodatkowo, niezależnie od tego, czy ten ul jest wyjęty, czy nie, i tak to robi. Nawet schowany, fachowiec od czasu do czasu wypuszcza drona wzmacniającego twoje umiejętności. Co prawda tutaj nie ma informacji o tym, że on to naprawia, ale chodzi po prostu o to, że daje te wszystkie efekty, nawet jeżeli jest schowany dla nas. Naprawa umiejętności 22%. To jest oczywiście co ileś tam sekund, więc to nie jest tak, że to naprawia, to jest tylko co ileś tam sekund, ale naprawia nam z automatu 22% umiejętności. Jak to wygląda, za chwilkę postaram wam się pokazać w trakcie już walki. Jeżeli chodzi o ten build, to on nie jest do gry solo. To trzeba od razu na początku zdecydowanie zaznaczyć. To nie jest build do gry solo. On nadaje się tylko i wyłącznie do gry z kimś. Najlepiej w pełnym party albo przynajmniej trzyosobowym. W dwuosobowym też nie sprawdza, dlatego że tracimy zbyt dużo DPS-u i przeciwnicy schodzą zbyt wolno. To nie ma większego jakiegoś tam sensu. Przy grze dla jednej osoby, dwóch osób proponuję przede wszystkim DPS. Natomiast 3 można się już pokusić, przy 4 naprawdę się przydaje, ściągając na siebie ogień przeciwników, dzięki czemu mimo że my nie DPS-ujemy, to koledzy z drużyny mogą ten DPS kontynuować praktycznie nieustannie, nie muszą się chować, nie muszą się leczyć, nie muszą się podnosić z powodu częstego padania czy coś w tym stylu, mogą cały czas prowadzić ostrzał, my w tym czasie skupiamy na sobie przeciwnika. Mało tego, dzięki naszym debuffom te wszystkie obrażenia i tak dalej jeszcze bardziej rosną, tak jakbyśmy po prostu mieli w drużynie jeszcze jedną tak naprawdę osobę. Świetna sprawa. Jeżeli chodzi o samą specjalizację, no tutaj większość z tych bonusów nie skorzystamy, tak jak mówiłem, tutaj przede wszystkim fachowiec, czyli specjalna wersja ULA, wzmacniacz pasywny, producyjny poziom do umiejętności, dzięki czemu ta umiejętność od razu troszeczkę nas lepiej tutaj leczy ten pancerz, 12% obrażeń zadawanych dronom, robotom oraz obiektom związanym z umiejętnościami, czy wzmocnienie pancerza wpływa też na wszystkie sojusznicze przedmioty, to nam się tak naprawdę do niczego nie przyda. Jedyne co jeszcze można tutaj ewentualnie wykorzystać, to granat EPS nakłada status ukłucenia na wszystkie zdolności elektryczne w swoim zasięgu. Z tego akurat możemy skorzystać, działa na umiejętności, a właściwie na... No tak, na umiejętności grubasów, na psy, drony i tak dalej, więc ten granat jest jak najbardziej użyteczny podczas walki. Cała ta reszta no niestety nie przyda nam się w jakimś tam konkretnym celu, natomiast no, ten ul, tak jak już parę razy chyba wspominałem, naprawdę świetna sprawa. No cóż, pozostało teraz tylko pokazać wam, jak to działa w rzeczywistości.
Espinosa's trail. Intends to leave a mess.